W poprzednim odcinku Dave próbował uwięzić moją byłą żonę, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wraz z nią stworzymy bazę, w której będziemy bezpieczni. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypton, jest ze mną dzisiaj Milki. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku. Szanowanko. Słuchaj, spodziało się bardzo dużo. Ten Dave'ik tutaj nieźle szaleje. O kurczę, on tu biegnie. On nieźle szaleje, musimy się uchronić przed nim. Co? Weź, może stąd iść? Co ty robisz? Nie no, co ty robisz, Dave'ik? Co ty robisz? Nie, Dave'ik, proszę cię, nie! No co? Co ty zrobiłeś? Ty zwariowałeś? Źle miałem do lepszego miejsca, nie odzywaj. Jakiego lepszego miejsca? Emilia, gdzie ty jesteś? Ty tego nigdy nie zrozumiesz. Dave, coś ty zrobił, wariacie! Dlaczego ty to zrobiłeś? Nigdy nie. Dlaczego ją zabiłeś? Stary, no ty jesteś nienormalny. O co ci chodzi? Co ci jest? Możesz się uspokoić i być z powrotem sobą, bo ja już nie mogę z tobą wytrzymać. Stary, mnie ty lepiej od jakichś ostatnich niedziel, nie wiem, ja się czuję, jakbym nie był sobą. No bo ty nie jesteś sobą! No co ty robisz? Co ty się kaktusa przytulasz? Nie no, co... Jest tam? A, jest na swoim miejscu, dobrze. Burzej, weź mnie stąd, wypuść. No już, chodź. Weź, proszę cię. No nie, no zostaw mnie! Przestań! Wypadł stąd. Kurczę. Nie masz. Wrócę po ciebie, Emilia. Wypuść mnie. Zostaw mnie! Chciałbyś. No nie, zamurował to. Dobra, słuchajcie, musimy widzowie znaleźć jakiś sposób na to, żeby ją uratować. Więc ja idę do skrzynki, bo mam płotki na niewidzialność jakieś, więc będę mógł tam wejść na niewidzę, tak żeby nas nie zauważył. Bo to jest jedyny sposób, żeby tam się jakoś dostać, kurczę, i być tak, wiecie, inkognito, że tak to ujmę. Ale przede wszystkim muszę mieć jakąś zbroję, nie mam żadnej zbroi, co jest? Gdzie jest moja zbroja? Znikam i muszę sobie zrobić nową. Ale to czekajcie, dobra, to robimy diamentową teraz, to już trzeba na porządnie. Nie ma... Dobra, mi tu zniszczyło się wszystko przez ten wybuch ostatnio creepera. Muszę iść do Emilii do domu, bo ona ma w sumie wszystko. Nie wiem totalnie, co się dzieje. To jest strasznie powalona akcja. Dave'owi odwala zdecydowanie. Ja nie wiem, jak mamy go uratować, żeby był znowu normalny. Elo, elo JD, ktoś napisał tutaj na wejściu. Bardzo super. To nieźle. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Diamentową zbroję jakąś, buty i hełmik jeszcze. Dobra, mamy wszystko. Mamy diamentowe narzędzie, nie mamy co prawda ich ulepszonych. Trudno, ale już jesteśmy w stanie jakoś z nimi walczyć. Ty, ale po co ja robię zbroję, jak ja wypiję potę na niewidzialność? Dobra, słuchajcie, to było najbardziej niepotrzebna rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Więc może jednak odłożę tą zbroję. Nie wiem, po co to robiłem, dopiero co teraz uświadomiłem to. Ale dobra, wezmę łuk jakiś, to może się nam przydać. Dobra, biorę tą zbroję, odkładam, bo nie chcę jej stracić w sumie przy nim. Pies mi szczeka gdzieś tam w tle, no trudno, nieważne. Dobra, lecę tam na niewidzę. Zostawię sobie jedną potkę na niewidzialność tu może w skrzynce. Bo one i tak na długo są. A lepiej, żeby mnie nie widzieli, a jak mnie tam przypadkowo jakoś zabiją, to żebym mógł sobie wziąć drugi secik, prawda, i pójść tam na nowo. Dobra, lecę tam. I zobaczymy, co teraz się wydarzy. Może będę jakąś konwersację przeprowadzać czy coś. Spróbujemy ją uratować jakoś. Dobra, chodź. O nie, tu jest zamurowane. Słuchaj mnie. No proszę cię, wypuść mnie, bo ja nie wytrzymałem tutaj, nie mam... No kurde, no proszę cię. Ale masz, co chcesz, masz, co chcesz. No nie mam, czego chcę. Proszę cię. To jest jakiś klucz w ogóle chyba. To jest wszystko. Nie. To jest wszystko. No nie, no błagam cię, po prostu mnie stąd wypuść. Nie, ale posłuchaj mnie teraz. Ja mam przy... Ajajaj, nie udało się, nie udało Daj się. To. Daj nie to. Udało się niestety, kurczę, ale było blisko. Słuchaj. No. Ja nie robię tego... Słuchaj, ja nie robię tego sam. Ktoś mną chce... No ale kurde, weźcie, po prostu wypuść, jesteś po prostu tutaj... w rolę. Nie, widzi mnie. Nie. No za... On ma jakieś moce specjalne, dobra, czekajcie. Ja ostatnio tu się wkopałem. No ale ja cię nie chcę. Słuchaj, ale tutaj popatrz się w oczy moje, popatrz się prosto w oczy. Wypuść mnie stąd. Nie ma szans. No. Co ty, kobieto? Musisz tu siedzieć, wielki B tak zarządził. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. No, wnosi wielkiego B. Kurczę, tu nie da się wyjść tak. Ale powiedziałem ci coś, ła, nie? No, kurczę. Nie rób tak. Oddaj mi to. Dobra, przygotowuję wyjście dla niej. Nie mam. No proszę cię. Proszę ale cię. Ale powiedziałem ci coś, ła, nie rób. No przestań mnie bić. Zawsze mnie bierzesz, bo boli noga. Nie bijecie, o, moja nie noga. Nie mogę chodzić przez ciebie. Co mi zrobić? Zobacz, teraz widać. Ale teraz naprawdę to źle mi świat, a ja nic takiego nie robię w tym momencie. Nie mogę chodzić teraz. Kurde! Połóż, masz... mnie. No nie mogę, bo mogę spać tylko w nocy podczas burzy. Moje no noga. No to co ja ci... No to... Dobra, zamknij tą kratkę, ja nie chcę tej kratki tutaj. Zamknij to, ja chcę. Ej, tej... co na debil cię tu próbował wkopać? Mógł to widzieć. Proszę cię, przestań. Ej, no dlaczego mnie atakujesz, kurde? Jak ty mnie atakujesz, moja noga. Nawet bijesz mnie. Emilka, szybko! Tu do tyłu, do tyłu! No chyba was coś boli. Nie mogę biegać. Chodź tu w skan. Nie, no on tu jest już! Cofaj się! Ała, nie! Nie, ała!
Dobra, jesteśmy tutaj w czek. Który debil tutaj jest? Ej, utknąłem gdzieś! Przestań, proszę cię, zabiję. No dajmy. Szybko, wypływaj, wypływaj! Dobra, dawaj, uciekamy! Uciekamy. Nie wiem, nie mogę chodzić, bo mam nogę sen złamaną. Co? Chyba. Co ty gadasz? Masz żarciak, masz po zjedzce coś. Czekam. Dobra, ja gdzie on jest? Po prostu. Dawaj, uciekamy. Nie musimy, Emilka, musimy zrobić jakiś bunkier. Bo to nie ma sensu, on cię jest w stanie za szybko jak uwięzić i tak dalej. On ma jakieś Zabiję, to ja mam szarbane. Potężne moce, ty nie widzisz jeszcze. Chodź do domku mojego, chodź tutaj do domku mojego. Nie mam sobie... Biegnie tutaj! On tu biegnie, Boże, ja nie chcę. Ja idę na górę. Nie, zabije mnie! Ja nie mogę. Nie! Zabił mnie! Dobra, słuchajcie, jestem po cięciu, ponieważ zabił mnie i wywaliło mnie w ogóle gdzieś na drugi koniec mapy. Dobra, jestem już tutaj koło. Emilka, halo, jesteś? Tak, jestem, pływam. Co ty? Dobra, chodź. Znaczy, siedź tu, chodź tutaj do środka. Dobra. Tu na przykład do wody. Chodź tu, bo on tu gdzieś biega, szuka cię. No wiem, patrz, to jest masakra. Musimy się dostać do mnie do domku. Jak on cię nie zauważył? Nie zauważył. Dobra, dawaj, szybko, do mnie do chaty, Dobra. O nie, widział mnie! Szybko! Dobra, uciekamy, szybko! Zatrzymać się, debile. Ja wiem, ja mam wioskę, ja mam tam. Dobra, w którą? W tamtą stronę to było, nie? Tam, tak. Nie, no. Wiesz? No bo ty już... A, nie wiem o co chodzi. Nie wiem skąd. Nie, czekaj, w którą... Nie, Dave, zostaw nas! Masz coś do bicia? Zbij go, zwalnij go. Nie mam, nic nie mam. A! Nie, no Dave, nie rób nic. Co? Ej, on cię zabije, czy nie? Nie wiem. No możliwe, dobra, nie, patykiem mnie uderza, tylko dobra, czy nie wiem, co się mu dzieje. Dobra, zrzuć tego z góry. Czekaj, musisz biegnij do mnie. Dobra, biegnę. I szybko potę pijesz, jak ten. Masz tu potę i piją. Ja wypiję swoją. Szybko, musisz zniknąć mu z pola widzenia. Szybko, pij! Dobra, i uciekaj w losową stronę. Dobra. Do wioski, tam gdzie jest. Dobra, biegnę tam też. Ja cię nie widzę, nie wiem gdzie ty jesteś totalnie. Będziemy musieli się porozumiewać, wiesz, że w który domek wlazłaś, a który nie. On ma jakieś specjalne moce, więc on i tak będzie widział jakieś kroki czy coś innych z takich rzeczy, więc on i tak nas znajdzie. Ale musimy gdzieś się schować, tam jakiś bunkier zrobić czy coś. Gdzie ty jesteś? Już jesteś w tej wiosce? Czekaj, bo ja nie wiem, którą stronę. Nie, biegnę. Cały czas prosto. Dobra. Biegnę. Ja już ją widzę już dach. Tak? Ja nie widzę jeszcze, ale wiem, że biegnę chyba... O, dobra, widzę też dach. Jestem koło takiego jakby dirta z pochodniami. Ta. Gdzie on jest? Nie, on nie idzie za mną, więc nie wiem totalnie, gdzie on jest. Też go nie widzę, nie wiem, gdzie jest. Dobra, już idę tam. Nie mam. Który domek? W którym domku jesteś? Nie wiem, może chodź tam dalej, tam jak najdalej. Dobra, no to dawaj do jakiegoś najdalszy domek z wioski, od naszej strony, jak biegliśmy. Tam, tam są jeszcze z samego przodu, widzisz, tam jak najdalej, tam jest taki jeden naprzeciwko, cały z drewna i ma dach ten pomarańczowy. No, kurczę, to każdy dach ma pomarańczowy. Dobra, widzę, jestem w środku. Dobra, nadal cię nie widzę, ale musimy się tu jakoś dogadać z tym. Drzwi się otwierają! Uciekamy! Uciekłaś? Tak, uciekłam. Dobra. To jednak musimy inną Javierę wybrać, bo on widział drzwi, że się otwierają. Za dużo razy otworzyliśmy. Gdzie ty jesteś? W których jesteś teraz? O, widzę. Widziałem, gdzie biegłaś. Ale on widzi kroki, on po krokach. Na shifcie chodź. Dobra. Bo na shifcie nie będzie widział... Oła, jednak widzi! On ma jakieś moce inne, nie wiem, jak on to robi. Dobra, dawaj z powrotem do Palionowa, bo on tutaj już jest, to nie ma sensu. Musimy pójść w jakieś miejsce, w którym on... Dobra, wiem gdzie. Biegnij za mną. Spotkajmy się na wieży, dobra? To której? Na wieży w Palionowie. Bo tam z tamtej wieży widać takie miejsce, w którym jakby Dave też raz tam je zabrał. Tam musimy pójść i to jest miejsce, z którego będziemy w stanie jakoś przetrwać. Tam jest też takie przejście specjalne. To ci pokażę, zobaczysz wszystko. To jest miejsce, w którym możemy go zgubić, bo on niekoniecznie musi pamiętać drogę, jak to się robiło. A ja wydaje mi się, że pamiętam, więc zobaczymy. Dobra, lecę tam. Tam jest coś takiego, że musisz przejść przez pole minowe. I jak staniesz na złą płytkę, to dostajesz piorunem. I ja znam drogę, a on nie wiem, czy zna, więc może być tak, że jak przejdziemy na drugą stronę, to będziemy bezpieczni. Tylko będziesz musiała iść równo za mną, bo ja pamiętam drogę i będziesz musiała iść po tych klockach, po tych płytkach, które będą się naciskały przeze mnie. Więc to będzie strasznie ryzykowne, bo może się to nie udać. Może się to nie udać, tak naprawdę. Jak ktoś źle stanie, to możemy oboje dostać piorunem, tak? Więc może być nieciekawie. Ale dobra, jesteś już w wiosce? Prawie.
dobra, mnie goni, ja mogę po prostu, no goni to sobie, on jest tuż za mną. Tak? To ty go widzisz? Tak. Ja nie wiem, gdzie on jest. Ale totalnie jest za mną, dobra. A dobra, widzę, dobra, to ty jesteś troszkę za mną, więc ja jestem już przy wieży, Dobra, ja jestem też już prawie obok, jestem obok fontanny teraz. Dobra. Dobra, widzę, widzę twoje ten, kamyczki, dobra. Dobra, no to chodź za mną tutaj. A czekaj, gdzie ty biegniesz? Za, widzę, drugą... widzę cię. No, to chodź. Tu dobra, jest owca biała, chodź. Idziesz w stronę owcy białej, tak, widzisz? Tak, idę białej, no widzę. Przepływasz widzę. Przez tą wodę tak, i wchodzisz na górę. Zatrzymać się. Nie, widzi nas. Nie wiem, jak długo jeszcze mamy potkę na niewidzialność. Jeszcze 4 minuty mamy. Dobra, mamy 4 minuty. Dobra, i tu musisz na tą górę wejść. To jest szybka akcja. Ja mam nadzieję, że go coś spowolni zaraz. I tu, no i widzisz to czerwone? Zeskocz do środka. To po prawej? Tak, to po lewej, tak. Znaczy nie wiem, z której strony jesteś. Czekaj, czerwony... Widzę. Dobra. No, to już jest. Jesteś na dole? On chce mnie uderzyć, ja tam nie mam jak podejść. Dobra, czekaj, z drugiej strony wejdę. Dobra, jestem. Dobra, chodźmy na dół. Dobra. Gdzie teraz? W lewo tu na dół, prawo? na dół, tutaj szybko, idziemy. Szybko na dół. Dobra, i za mną idziesz. Czekaj, nie widzę cię, ojej! Nie widzę cię, nie wiem gdzie ty chodzisz. Ała! Nie! O ludzie, jesteś, żyjesz? Dobra, no przeżyłem, jestem u siebie na domku, gdzie ty jesteś? Czekaj. Jak to u siebie na domku jesteś? No bo ja zginąłem. A ty? Ty gdzie jesteś? Ja żyję. No nie, dobra, to ja tam lecę jakoś. Kurczę, ale no nie mamy szans z nim. On jest zbyt potężny. Jeszcze nas wrzucił prosto na te. Jesteś po drugiej stronie? Tak. No to dobra, to jak jesteś po drugiej stronie, wejdź w teleport któryś. I powiedz, gdzie będziesz. Który? Obojętnie. Okej. O nie, burza jest. Gdzie jesteś? Dobra, wchodzisz na wieży. Dobra, no to zejdź z wieży, jestem na dole, widzisz mnie? Nie widzę cię, mam... Znaczy ja jeszcze mam potkę, wiesz? No ale ja nie mam. Dobra, no widzę cię. Dobra, no to chodź za mną. Dobra. Musimy się schować. Nawet nie wiem gdzie w sumie, tu nie ma gdzie się schować. A dobra, już wiem, chodź, tutaj się schowamy. Tutaj było miejsce, w którym raz z Dave'em przyszedłem. To jest jakiś pokój taki dziwny. O nie, musimy ręką rozwalać, bo nie wiem, nie mam kill-offa. No, ale to nie jest chyba takie łatwe. Nie ma szans, patrz. Tutaj nie ma szans w ogóle się dostać, to jest pełno tego, to jest do samego końca kobiet. O nie, Dave tu idzie. Dobra, ja go odciągnę, bo on mnie widzi, a ciebie nie widzi, więc się na mnie skupi. No nie. Co mam robić? Kop tam w dół. Zatrzym się. Nie, zostaw mnie, Daveson. Gdzie jest Emilia? Ty mnie nie interesujesz. Gdzie jest Emilia? Nie wiem, gdzie ona jest. Zabiłeś mnie. Straciłem z nią kontakt, rozumiesz? Nie wiem, gdzie ona jest. Powiedz mi, gdzie ona jest. Nie wiem, rozumiesz? Nie wiem. Wielkiego B, ja jej ale nie mnie nie obchodzi ten wielki B. Weź, zostaw mnie. Ty się źle zachowujesz ostatnio. Idź i szukaj. Dobra. Zobaczymy. Jeszcze wszyscy zobaczycie. No, zobaczymy. Dobra. Emilka, lecę tam. Szybko, ja już jestem. Wkopała się tam? Tak. Szybciutko, bo ja dobra, to dobra. Zamknę. Dobra, bunkru to nie. No nie, ale... to ja mam kobla. Dobra. Ja nie mogę. Udało się. Dobra, w miarę tu jesteśmy bezpieczni, mam nadzieję, że tutaj nas szybko nie znajdzie. Ja cię nie widzę, poczekam aż ci podcast zniknie, już ile ci zostało? Minuta 20. Dobra, to nieważne. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak to dalej się uda ugrać. Ja nie wiem, co się tu dzieje, Dave totalnie zwariował i chce nas wszystkich wymordować, zamknąć. Nie, straszne, musimy znaleźć jakieś lekarstwo na niego, więc musimy się połączyć i... No to są tabliczki z JD na przykład, dlaczego ludzie takie rzeczy robią? Tak nie może być. Dobra, słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. Pa.